Witam serdecznie na pierwszym spotkaniu z cyklu Gimnastyka łódzkiego języka. Znajdujemy się w Muzeum Miasta Łodzi, a dokładnie na wystawie prezentującej gabinet Juliana Tuwima. Ten znany łódzki poeta, a przede wszystkim miłośnik polskiego języka, będzie patronem i dobrym duchem naszych spotkań. A to wszystko za sprawą wierszy i opowiadań z książeczki Ludzki język łódzki. Nie zostały one napisane przez zawodowych pisarzy, ale po prostu przez łodzian, zainspirowanych twórczością Juliana Tuwima i łódzkimi regionalizmami językowymi. Czytajcie razem z nami i gimnastykujcie swój łódzki język. Dziś historyjka, której bohaterami będą postacie z różnych wierszy Juliana Tuwima. Jeśli rozpoznacie, koniecznie podzielcie się wiedzą w komentarzach. A teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Anna Drzewiecka, Tuwimiki. Szły raz drogą cztery kaczki i znalazły rzepkę. Wnet przyłączył się pan Słowik. Ot tak, na przyczepkę. Kotek miałknął, że niesmaczna rzepka dla koteczka. Zamiast chrupać, woli rybkę zjeść lub miskę mleczka. Grześ pociągnął, rzepkę podniósł, na plecy zarzucił i powoli idąc przez wieś do domu powrócił. Ciocia rzepkę obejrzała, lekko głową pokiwała. Grzesiu, Grzesiu, znów skłamałeś, że rzepka jest mała. Wuj Hilary okulary na nos duży włożył. Ciach, 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 pokroił rzepkę wielkim, ostrym nożem. Przyfrunęły kaczki, gęsi, indyczki, perliczki. Ciocia spokojnie tłumaczy. Wystarczy dla wszystkich. Radio ptasie wnet podało komunikat nowy. Umyj ręce, jedz warzywa, długo będziesz zdrowy. Podobało się wam? A może teraz sami spróbujecie przeczytać wiersz? Zanim to jednak zrobicie, na rozgrzewkę spróbujcie powoli i wyraźnie miałknąć, tak jak kotek z wiersza, powtórzyć dźwięk krojenia rzepki i odgłos chrupania warzyw. To dobra gimnastyka dla łódzkiego języka.